Znajdujemy się tutaj właśnie w Niebieszanach na takim wzgórzu i tutaj 100 metrów niżej jest granica Niebieszczan, a to jest sąsiednia miejscowość Ratnawica. Tu kiedyś po prostu były domy, tu było gospodarstwo, tu jest górale, tutaj spędzali owce, tu były normalnie sery robione, oscypki. W latach 60., 70., 80. jeszcze, potem te PGR-y wszystkie poupadały. Tam jest za tą górą miejscowość Płonona, tam była jeszcze jedna taka miejscowość, Bełchówka. A tutaj właśnie jest Ratnawica i tutaj mamy trzy działki w tej właśnie wiosce. Jedna, druga i tam trzecia. Piękne, piękne widoki, jak Państwo widzicie. I tu jest ta granica, tak właśnie Niebieszczany, Ratnawica. I tam jest gospodarstwo, które zajmuje się hodowlą bydła mięsnego. To jest duży, duży rolnik, który mieszka tutaj niedaleko w zboiskach. Tam jest jeszcze dwa domy. Do tej wioski stosunkowo niedawno został doprowadzony prąd. Jak tutaj było to gospodarstwo, ten tak zwany PGR, no to oni korzystali z jakiegoś tam agregatu. Tak naturalnie to bez prądu jest ten budynek, tam taki jeszcze ten stary, w którym właśnie więźniowie przebywali i pomagali w pracach tutaj gospodarskich. Tutaj mamy śliwa, tarnina, która świetnie, pięknie do tego roku obrodziła, dzika róża, głóg też rośnie. To wszystko to są takie owoce, które nam faktycznie przyczyniają się do poprawy zdrowia, zwłaszcza głóg. Doktor Jaśkowski, właśnie któremu obiecałem nazbierać tego głogu prywatnie, potrzebuje, właśnie robi sobie lekarstwa na wzmocnienie serca. A moja mamusia swego czasu, jak wypędzała, tutaj się pasło krowy. Jak byłem małym chłopcem, to tutaj się te krowy wypasało na miedzy, bo ziemia służyła do uprawy. Ale w czasie, gdy mama pasła te krowy, zbierała tą śliwę tarninę. Proszę, tutaj zobaczymy tą śliwę tarninę. A trudno ją się zrywa, dlatego że po prostu ma te takie tarnie, prawda? I potem jak to zostało nazbierane, tato robił z tego wino, mama robiła, suszyła na kompot, na to można to było w skupach też, można było to handlować tym. No i krowa jak wracała, to miała na szyi miała taki worek i to pomagała właśnie w dostarczeniu tego do domu. I to tutaj mamy to właśnie dziką różę, a tutaj mamy głóg. Nie, tu jest dzika róża. To jest dzika róża. Także można sobie wyjść, nazbierać i bardzo cenne źródło witaminy C. I proszę zobaczyć właśnie widok z tej właśnie z drugiej strony na Niebieszanach, z mojej właśnie rodzinnej, jak to tak zwanej, ojcowizny. Widzimy kościół z 1926 roku. Tam dalej widać szkołę, prawda, tam jest remiza strażacka, dom ludowy, tam się tworzy nowe osiedle. A wczoraj byliśmy na tej działce i właśnie stara moja córka, która mieszka w Warszawie, mówi, że tutaj by sobie postawiła domek letniskowy. Ale wszystko pięknie, ładne, w lecie jest super. W zimie tutaj by trzeba było jechać chyba jakimś, nie wiem, dobrą terenówką. Ta ziemia była uprawiana do tego miejsca. Tutaj w tamtą stronę, tam był po prostu zboża. Na każdej posesji to wszystko było zaorane. Jedynie ten kawałek nigdy nie był, w czasie, gdy ja dorastałem, rodzice tego nie uprawiali. Koń by tutaj nie dał rady w górę. Natomiast ja to wszystko uprawiam. I tutaj jest nostrzyk, często też grykę wsiewamy. W niektórych miejscach, jak się nie da zebrać, no to służy to jako pożytek pszczeli, prawda? Także zapraszamy do Niebieszczan, widzimy na wprost. Jak tam się wpatrzymy, widać naszą posesję, gdzie jest, prawda, ogród zimowy i ta elektrownia, prawda, 10-13 kW, która pomaga nam trochę właśnie w oszczędzaniu właśnie energii. Trochę w tym roku, ten rok był taki
słonecznie, poza wrześniem, to trochę tego prądu w tym roku faktycznie naprodukowała ta elektrownia. Także dziękuję Państwu, tyle mogłem się z Państwem podzielić i do zobaczenia w następnych, jak gdyby, sprawozdaniach z Niemieszczan.